Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Modlący się Mesjasz, czego poniższe wersety uczą nas o postawie Jezusa wobec modlitwy? Jaki jest ich kontekst? Mateusz 14:23. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić, a gdy nastał wieczór, był tam sam. Mateusz 26:34-44. Rzekł mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Rzecze mu Piotr, choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów, siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich, smętna jest dusza moja aż do śmierci, pozostajcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił, Ojcze mój, jeżeli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Wrócił do uczniów i został ich śpiących i mówił do Piotra, tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc, Ojcze mój, jeśli nie może mieć mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich znowu, odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Łukasz 3:21-22. A gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo i stąpił na Niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos z nieba. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Łukasz 6:12-13. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Łukasz 9:28-29. A mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana i Jakuba, wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. Łukasz 22:31-32. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Hebrajczyków 5:7. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić ze śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. Jezus, nienaganny Syn Boży, jedyny bezgrzeszny i niewinny człowiek, który zawsze żył w doskonałej harmonii z wolą Ojca, najwyraźniej przywiązywał wielką wagę do modlitwy. Przykładem jego modlitwy jest ta zapisana w 17 rozdziale Ewangelii Jana. Skoro nasz mistrz musiał się modlić, by sprostać czekającym go wyzwaniom, o ileż bardziej my potrzebujemy modlitwy. Przykład modlitwy Chrystusa wyraźnie uzmysławia, jak ważną rolę odgrywa ona w naszej więzi z Bogiem.
Trudno sobie wyobrazić, by ktokolwiek mógł mieć więź z Najwyższym bez modlitwy. Jeśli łączność jest ważna dla zachowania więzi z ludźmi, tym bardziej jest niezbędna więź z Bogiem. Jezus jest naszym wzorem także w tej kwestii. Do nas należy dokonanie wyboru i podążanie za Jego przykładem. Czy jesteś wytrwały w modlitwie? Czy łatwo rozpraszasz się w czasie modlitwy? Czy modlisz się regularnie, czy tylko w potrzebie? Jak możesz uczynić modlitwę codziennym elementem Twojej więzi z Panem? Dziękuję.